Do niedawna minister sportu, a teraz szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka zawitał do naszego studia. Kłaniam się nisko. Witam serdecznie. No nie można zacząć od czego innego, jak od 4 goli Roberta Lewandowskiego. 14 minut. To jest niewiarygodne. Kosmita, naprawdę, coś niesamowitego. Czy można by w takim razie go jakoś rozebrać na części pierwszej i wyprodukować więcej takich egzemplarzy? No na pewno. Znaczy, inaczej, takiego zawodnika o takiej skali talentu, tak niesamowitego będzie ciężko, że tak powiem, wychować, bo to jest taki piłkarz, że rodzi się raz na wiele, wiele lat. Natomiast no to, co on wyprawia teraz, w jakiej formie, jest coś niewiarygodnego. 31 bramek, które strzelił jeszcze listopad, proszę państwa, w tym sezonie. Niewiarygodne. Oglądał pan to wczoraj? Nie, właśnie wczoraj nie oglądałem meczu. Czemu się nie przyznawać? No ja pan nie, może. No, ja zawsze mówię prawdę, więc nie, wczoraj akurat nie oglądałem meczu. Trochę przyznam szczerze, od kilku dni odpoczywam od telewizji, od sportu. Jest pan teraz na bezrobociu. Tak. Także piorę, gotuję, sprzątam. No to się oczywiście za chwilę zmieni i my też za chwilę o tym porozmawiamy. Najpierw pytanie, dlaczego tak trudno znaleźć pańskiego następcę, a nawet, jak mówi pan premier, następczynię? Ja myślę, że to jest już kwestia kilku dni. No, pan premier właśnie też w stacji w RMF kilka dni temu powiedział, że to jest kwestia dwóch tygodni, tak, do dwóch tygodni, że prowadzone są rozmowy z dwiema paniami, przyszłymi paniami, minister. Pan się interesuje tym, kto pana zastąpi? To oczywiście, no to też naturalnie, że jestem zainteresowany tym, no bo też zależy mi na tym, żeby ministerstwo objęła osoba z doświadczeniem sportowym, z wiedzą i też chciałbym... I to nie jest tylko taka ciekawość, no ale też chęć takiego też wsparcia. I... No rozumiem, pan będzie pomagał nowemu ministrowi. Znaczy, ktokolwiek będzie przyszłym ministrem, jestem gotów do tego, żeby pomóc, żeby wspierać i oczywiście nie stwarzając jakiegoś wrażenia dyskomfortu naturalnie, natomiast no wiadomo, że też trzeba przekazać obowiązki, przekazać wszystkie informacje, więc jestem naturalnie gotowy i będę pomagał pana i wspierał. Pana kusiła Beata Szydło. A zgodził się pan od razu? Tak. To... Od razu telefon, dzień dobry, nazywam się Beata Szydło. No nie, no tak to nie było, ale generalnie już jak padła ostateczna propozycja, tak czy nie, to ja się po prostu nie zastanawiałem, bo wychodziłem z założenia, że no pani premier się nie odmawia. Mm-hmm. No to jest jakieś strategiczne miejsce, to Ministerstwo Sportu. Można było znaleźć szefa MSZ-u, można było znaleźć ministra finansów, każdego można było znaleźć, ale ministra od sportu nie ma. Ja myślę, że to jest kwestia kilku dni i wreszcie będziemy mieli szefa resortu i... To jeszcze ostatnie pytanie resortowe, teraz będzie osobno minister sportu, a część turystyczna przejdzie pod opiekę ministra Emilewicz do Ministerstwa Rozwoju. To może nowy minister sportu powinien mieć obciętą pensję, skoro będzie o połowę, skoro będzie miał mniej roboty. Nie, myślę, że jednak zakres i obowiązki są tak szerokie, że ja bym pensji absolutnie nie obcinał. Natomiast turystyka faktycznie idzie do rozwoju i myślę, że tam też będzie miała dobre możliwości rozwoju, tak? I także te ekonomiczne, pomysł, finansowe. Pan powinien chyba mówić, że to zły pomysł. Nie, ja uważam, że ja jestem przeciwny takiej polityce resortowości, tak? Takiego trzymania wszystkiego, że tak powiem, pod siebie. Jeśli są gdzieś możliwości właśnie do rozwoju, do tego, aby dana ważna dziedzina polskiej gospodarki mogła się dynamicznie rozwijać, to jestem jak najbardziej za. Tyle, proszę państwa, były minister sportu, a teraz rozmowa z aktualnym szefem Światowej Agencji Dopingowej. No, od stycznia, ale... Na tym fotelu ciągle zasiada w tej chwili, na naszym fotelu, w radiu, na tym fotelu zasiada Witold Bańka. Czy Rosja wyleci z międzynarodowego sportu? No, pyta pan o możliwe sankcje, tak? 9 grudnia Komitet Wykonawczy podejmie decyzję. Komitet Wykonawczy Światowej Agencji, tak, dokładnie, podejmie decyzję. To jest 12 członków tego komitetu, reprezentanci rządów i ruchu olimpijskiego. Faktycznie rekomendacje tego niezależnego Compliance Review Committee są bardzo... Takiego panelu sterującego. Tak, są bardzo twarde i tak naprawdę ostre w stosunku do Rosji. Zaraz, a to co się zmieni? Bo z tego, co my jako widzowie widzieliśmy, to w Pjongczang Rosjanie też występowali nie jako reprezentacja Rosji, tylko pod flagą olimpijską. No, powiem tak. W 2018 roku Komitet Wykonawczy Światowej Agencji
antydopingowej przywrócił, można powiedzieć, rosyjską agencję antydopingową do systemu. Natomiast jak warunkiem się przywraca tego, rosyjską agencję, to się przywraca rosyjskich sportowców. To zupełnie inaczej to wyglądało. W Pjongczang faktycznie rosyjscy sportowcy mogli startować pod flagą neutralną, natomiast sytuacja teraz jest zupełnie inna. Teraz jest zupełnie inny katalog możliwych sankcji. Ale wracam do tego 2018 roku. Warunkiem jakby oczyszczenia całej sytuacji było to, że Rosja dostarczy wiarygodne dane i próbki i dane systemu informatycznego. I co, dostarczyło czy nie? No nie, no właśnie to jest cała sytuacja, ten raport jest zatrważający, bo tak naprawdę dokonano manipulacji. Część danych zostało tak naprawdę usuniętych. Czyli Rosjanie dokonali manipulacji. Tak. Przedstawiciele rządu w tym zakresie, bo oni jakby byli odpowiedzialni za dostarczenie tych danych do Światowej Agencji Antydopingowej. Panie ministrze, bo wiemy, że była Maria Szarapowa, tam był siatkarz, był piłkarz, była Tatiana Łysenko, młodziarka, która musiała oddać złoty medal naszej Anisie Włodarczyk. Mnóstwo rosyjskich sportowców było złapanych na dopingu, tylko pytanie brzmi, dlaczego ich nie odsunąć, a nie można po prostu innym uczciwym pozwolić? No to już mówię, jaka jest propozycja Komitetu CRC tych sankcji. Sportowcy, którzy udowodnią brak związku z tym przemysłem dopingowym, będą mogli wystartować jako sportowcy neutralni. I tu jest zasadnicza zmiana. Nie tylko tu jest mowa o Igrzyskach Olimpijskich, ale także o Igrzyskach Paralimpijskich, Igrzyskach Europejskich, ale także 100 dyscyplinach sportu. Około 100 dyscyplinach sportu. To są sankcje na cały sport, tak? Tak, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to jest około 100 dyscyplin sportu i konkurencji i dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich. Niewiarygodna skala. Że przez najbliższe 4 lata nie będzie można występować pod flagą rosyjską, tylko jako sportowcy w tych 100, około 100 dyscyplinach sportu. Ale to jest bomba atomowa na rosyjski sport zrzucona. To jest bardzo twarda sankcja. Pan w takim razie przyłączy do tego rękę? Pan pójdzie na wojnę z Kremlem? Decyzja zapada 9 grudnia, jeszcze pod przywództwem Craiga Reediego, prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej. Podejmuje ją, to jest organizacja demokratyczna, więc tutaj prezydent agencji nie podejmuje ją indywidualnie, tylko przedstawiciele rządów i ruchu olimpijskiego. Dokładnie 12 członków Komitetu Wykonawczego podejmie decyzję co do tych sankcji. Natomiast trzeba też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Rosja nie będzie mogła organizować przez najbliższe 4 lata żadnych międzynarodowych imprez rangi Mistrzostw Świata. Rangi Mistrzostw Świata, a finał Ligi Mistrzów, który ma być w 2021 roku. W rekomendacjach jest takie stwierdzenie major events i to dotyczy właśnie Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i także Igrzysk Europejskich i Mistrzostw Świata, więc Mistrzostwa Europy i finał Ligi Mistrzów raczej tutaj nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o te sankcje. Czyli ewentualnie Rosjanie mogą zachować prawo do Mistrzostw Europy 2020, tam 4 mecze mają być w Petersburgu. Prawdopodobnie to zostanie jeszcze określone, ale prawdopodobnie tak, dlatego że to nie jest, mówi się tutaj o sankcjach w kontekście Mistrzostw Świata. Panie ministrze, ostatnie pytanie, proszę nam powiedzieć, jak to jest w ogóle teraz, że sportowiec nigdy nie wie, który był na olimpiadzie. Anita Włodarczyk dostała niedawno złoto za igrzyska w Londynie w 2012 roku. To i tak jest nic, bo dwa lata temu Szymon Kołecki dostał medal za rok 2008 za Pekin. Tak, próbki są też przetrzymywane przez około 10 lat i jest możliwość reanalizy tych próbek. I tak czyli naprawdę można w ciągu 10 lat jeszcze raz sprawdzić, tak, czy jednak tak, nie było dopingu. No i to jest też rozwój tego systemu antydopingowego bardzo dobry, że można po latach, że oszuści nie mogą czuć się bezpiecznie, a my tych oszustów po prostu musimy wyrzucać ze sportu definitywnie. O tym, jak szybko biega pan minister Bańka i czy będzie musiał uciekać przed mafią, proszę państwa, przed mafią w związkach sportowych, o których opowiadał. O tym wszystkim na rmf24.pl i winteri.pl, bo słuchacze Maradia mówimy serdeczne. Do usłyszenia. Pan nie mówi, jak widać. Taki pan jest. Nie mówi pan słuchaczom do usłyszenia. Dobrze. Nie zdążyłem się pożegnać. Zamyśliłem się. To się nazywa sprinter, proszę państwa. Ja grzeczny jestem, nie chciałem przerywać. Jak tam pan słyszał strzał, to się najpierw pan zastanawiał, do kogo strzelałem, a faktycznie czasami reakcję miałem wolniejszą, a to pan trafił, pan redaktor, bo niestety wyjście z bloków miałem stosunkowo słabe. No bo mówię, najpierw się musiał pan zastanowić, do kogo strzelają, a później zobaczył, że uciekają, to też No to prawda, 1-0 dla pana. Dziękuję, ale to nie ta dyscyplina. No to jak
już zaczęliśmy od biegania. No rozumiem, że pan jeszcze trochę biega chociaż, tak? No tak, od czasu do czasu. A na 400 metrów ile by miał pan teraz? Ale po co miałbym biegać na 400 metrów? Wie no, nie pan, jak to boli? Jak ja już nie chcę tego. Ale czy rzucam do sklepu, trzeba szybko przybiec. Nie, to polecę truchtem. Ja aż taki zdeterminowany nie jestem. Także. Nie chce się pan ze mną zmierzyć? Jak o nie, no to wyzwanie? Z panem to już możemy się zmierzyć, to z całym szacunkiem, ale tu ale nie ja będzie mam, żadnej rywalizacji. Ale ja mam dobry samochód. A, no chyba, że tak, no chyba, że tak. Przecież nie będę za panem biegnąć, bo pan zwariował. Błagam pan, starszego pana chce pan męczyć. Możemy potruchtać sobie. To sobie potruchtajcie. W takim razie, a ja zacznę, a ja zajmę się pytaniami, bo najpierw te pytanie jednak ważne. Pan powiedział w jednym z wywiadów, że... No, że to jest pańskie niespełnienie, że to jest coś, czego pan nie spełnił. Znaczy, czego pan nie zrealizował. Nie zajął się pan tak naprawdę. Nie naprawił pan sytuacji, o może tak, w związkach sportowych. Nie, to nie jest do końca tak, bo my jakby na bieżąco te działania podejmowaliśmy i też staraliśmy się reformować, natomiast związki sportowe i generalnie edukować w procesie zarządzania działaczy. Natomiast to jest bardzo trudny temat i to jest może generalnie pan mówić problem. Normalnie po ludzku, o co tam chodzi? Generalnie mamy problem z kadrami w sporcie. To nie jest problem tylko polskiego sportu. Generalnie to jest temat wspólny wszystkich ministrów sportu w większości krajów, że szanując autonomię związków sportowych, musimy się godzić na to, że często to ludzie nieodpowiedzialni, nieetycznie zarządzają tymi związkami sportowymi. Pamięta pan swój spór, zdaje się, ze związkiem kolarskim, myśmy no o tym tak, rozmawiali. No to oczywiście, wygrał tak, pan ostatecznie. Wie pan, no, ale to jest takie pyrrusowe zwycięstwo, no bo mi nie sprawiało satysfakcji walka, gdzie miałem świadomość tego, że to środowisko, że ci, którzy zarządzają tym związkiem, są absolutnie nie nadają się do tego, nie powinni tego robić i robią to nieetycznie. I to jest problem wielu związków sportowych, które duszą polski sport. To jest taki trochę zarządzanie w polskich związkach sportowych, to jest taki trochę nowotwór, który toczy polski sport i ogranicza jego potencjał, bo wie pan, część ludzi nie idzie do związku sportowego po to, żeby realizować misję, rozwijać sport, wspierać sportowców, trenerów, tylko żeby spoglądają na swój własny interes, na jakieś tam indywidualne kariery i tym samym. Wie pan, to są często takie małe partyjki polityczne, te związki sportowe, pan w których mówi, walka... To gorzej jest, bardziej brutalnie niż polityce. Często tak jest, dokładnie, wie pan, no jeśli jest demokratyczny proces wyboru władz danego związku sportowego, no to tych delegatów, działaczy trzeba jakoś do siebie przekonać. I często nie są to merytoryczne argumenty i to jest jakie? Cały problem. No wie pan, no przekonywanie, kupczenie stanowiskami i tak to funkcjonuje, więc tak ten sport nie pójdzie do przodu, jeśli dalej tacy ludzie będą w związkach sportowych, a niestety w wielu środowiskach sportowych tak mamy, że nie widać takiej możliwości, takiej świeżej krwi ludzi, którzy chcieliby tak naprawdę ten sport rozwijać, tylko są grupki działaczy, którzy po prostu się okopali na swoich pozycjach od wielu lat, no i tak trwają po prostu. No. Panie ministrze, pan powiedział, że wiem, że to trochę populizm, ale niektóre związki wypadałoby zlikwidować i zacząć od nowa. Ale naturalnie. Mówi pan to dla sport.pl. Naturalnie, to ja się podpisuję pod tymi obiema rękami. Trzeba to zaorać po prostu, wszystkim podziękować, powiedzieć do widzenia. No tak, tylko widzi pan, stoimy wtedy przed dylematem, co z tymi biednymi sportowcami, trenerami, którzy ciężko trenują. Działaczom dać po medalu i do widzenia. Wie pan, tylko to jest tak, że likwidując związki sportowe, my pozbawiamy się możliwości startów w najważniejszych imprezach międzynarodowych i ten sport, poszczególne dyscypliny sportu zabijamy, bo sportowcy nie są niczego winni, że rządzą nimi osoby. Nie ma pan tych dylematów w przypadku Rosji, gdzie pan mówi, rozumiem, że sportowcy chcieliby występować pod flagami Rosji. Nie, no tu wie pan, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest sytuacja bez precedensu, ponieważ tam istniał system państwowego, uwaga, wsparcia dopingu i manipulacji danymi. To eksperci, specjaliści od kryminalistyki WADY udowodnili, że w momencie, w którym Rosja dostała szansę na wyczyszczenie całej tej sytuacji, dokonano manipulacji. Wykasowano, mówiąc wprost, część danych dotyczących podejrzanych sportowców i tak naprawdę Rosja wcześniej godziła się na te warunki, że mają przekazać wiarygodne dane i na tej podstawie zostaną przywróceni do systemu. Nie zrobili tego, no więc konsekwencje są w tym wypadku oczywiste. Tu nie można podjąć innych decyzji. Wie pan, przez lata mówiono, ach, to leśne dziadki w PZPN-ie i to stało się, powiedziałbym, synonimem takiego raka, który toczy rzeczywiście polski sport. No ale wydawało się, że sorry, przyszedł Zbigniew Boniek, on nie wygląda jak leśny dziadek, to jest pan z Włoch. No faktycznie Polski Związek Piłki Nożnej dzisiaj jest postrzegany jako ten związek, który działa najbardziej profesjonalnie w oparciu o wizerunek, czy o sposób zarządzania. To taki no właśnie, paradoks. Wizerunek, ale to tylko wizerunek, czy to rzeczywiście działa? Wie pan co, no to jak mówię,
porównując z innymi związkami, to faktycznie my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki przez okres mojej kadencji nie miałem problemu, wie pan, z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie choćby rozliczania części dotacji. To wszystko było robione zgodnie z przepisami prawa, prawidłowo, gospodarnie i celowo. Więc pod tym kontekstem, w tym kontekście, oceniając realnie... Niewiarygodne, proszę państwa, nastąpił jakiś przewrót kopernikański w PZPN-ie. Już nie można śpiewać o leśnych dziadkach. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że biorąc porównując też z faktycznie z innymi związkami, to ja nie mogę mieć zastrzeżeń, Gdzie są te najbardziej leśne dziadki? Wie pan, ja nie chciałbym używać takich pejoratywnych określeń, leśne dziadki, czy kogoś tam, powiedzmy sobie, obrażać. I nie jest tajemnicą, z jakimi związkami mieliśmy przez ostatnie 4 lata problemy w zarządzaniu, czy to karling, czy kolarstwo, czy hokej karling? Na lodzie. Przepraszam. Wie pan, to w ogóle. Więc ale tak sytuacja wyglądała dopóty nie pojawią się w sporcie osoby, które patrzą interesu sportowców i trenerów, to pewnych zmian nie będzie. Panie ministrze, tak jak pan patrzy na sport jako Polak, to tak, mieliśmy euro, które nam załatwili przekupując wszystkich Ukraińcy, za co im chwała. Pan tak na mnie patrzy, jakbym ja mówił coś, czego pan nie wie. No, przecież, przepraszam, euro w Polsce i na Ukrainie było tak... Zachowuję okazję do pomilczenia. Było tak uczciwie załatwione, jak Mistrzostwo Świata w Katarze, zdaje się. Światowa piłka ma swoje, naprawdę ma swoje sposoby. No dobrze, ale mieliśmy to euro. Jakkolwiek było załatwione, tak było, ale mieliśmy. Nie marzyłoby nam się coś więcej, coś jeszcze, tak za naszego życia? No mamy Igrzyska Europejskie. My jesteśmy gospodarzami Igrzysk Europejskich. Zlituje. Nie, panie redaktorze, to są Igrzyska, które będą naprawdę nabierały na znaczeniu, będą kwalifikacje olimpijskie, mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że w wielu dyscyplinach sportowych będą rangi mistrzostw Europy. Wszystkie wygra, dobra, ale ja pytam o poważne sprawy, dobra? Czy ja uważam generalnie, że my jesteśmy znakomitym organizatorem imprez sportowych i zachęcam do tego, będę na pewno zachęcał przyszłą panią minister sportu, żeby walczyć o te... Już pan wierzy do pani. Pan premier powiedział, że rozmawiałem z... Ale wie pan, może się okazać, że Adam Małysz zmienił płeć. No. Ma pan rację, wszystko się może w polityce zdarzyć, więc może neutralnie przyszłego ministra sportu, bądź panią minister sportu do tego, żeby aplikować i też wspierać organizację Mistrzostw Świata w ogóle Europy w różnych dyscyplinach. Mistrzostwo Świata w lekkiej atletyce, czy... No, my oczywiście, nawet mamy piękny Stadion Śląski. Stadion Śląski kategorii pierwszej. Możliwe są Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Pod domem by pan miał najlepiej. Nie, Śląsk i... Maraton pod domem ministra Bańki. Ja jestem synek ze Śląska, także... A umie pan gadać po śląsku? Godać. Hanys. Hanys. No możemy pogadać, jak Hanys z Gorolem. Nie, no właśnie, to pan... Ale czy na Śląsku można uprawiać sporty rekreacyjne? Czy tam nie jest zbyt zanieczyszczone? To jest przepiękne, to jest piękny region, wspaniały i ostatnio byliśmy gospodarzami wielkiej konferencji antydopingowej w Katowicach na Śląsku. Sobie robią, no to uznana za najlepsze w historii konferencja, dobra, także pokazaliśmy piękno i gościnę Ślązaków. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Polsce. Czemu nie? Nie mamy stadionów akurat o takiej pojemności, to akurat pan dobrze to wspomniał, więc gospodarza Mistrzostw Świata byłoby ciężko, ale Mistrzostw ponownie Europy, czemu nie w przyszłych latach i w innych dyscyplinach też możemy. Były pomysły na Olimpiadę w Krakowie, parę osób już przy tym zarobiło. Wczesną minister Bańka, naprawdę. Ja jestem generalnie zwolennikiem, bądźmy gospodarzami ważnych mistrzostw Europy, mistrzostw świata, wielu dyscyplinach sportu, natomiast jeśli chcemy być gospodarzami igrzysk, to najpierw zbudujmy potencjał medalowy, bo ciężko by było być gospodarzem na przykład zimowych igrzysk olimpijskich i będąc gospodarzem zdobyć, nie wiem, 4, 5, 6 medali. Więc ja raczej jestem zwolennikiem budowania potęgi sportu w poszczególnych dyscyplinach kluczowych. To bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Nie... Pod tytułem weźcie wy się najpierw, prześpijcie z tym pomysłem, tak? To ma chciał powiedzieć. Powiem tak, przemyślmy go dobrze, tak? Zróbmy igrzyska europejskie, zróbmy je dobrze, pięknie i możemy myśleć, co dalej później. Ministrze, teraz jest pan bezrobotny, od stycznia będzie pan pracował, ale biuro w Warszawie podobno pan sobie kazał. To są wielkopańskie
proszę Państwa, nawyki. Ja nie będę dojeżdżał do roboty, niech mnie zrobią tutaj. Nie, to nie tak do końca, bo siedziba jest oczywiście w Montrealu, natomiast nie to też taki zwykły... niżej zrobić, bym tylko schodził. Ale tak naprawdę to jest też kwestia, że to jest organizacja, w której ta praca wymaga też sporej ilości podróży. Świetny pomysł. Ma pan trójkę małych dzieci, że i żonie zawsze można powiedzieć, sorry, ja ciągle w podróży. Więc oczywiście ten tak zwany presidential office będzie na pewno pomocny. A gdzie będzie presidential office? Bo pan już teraz ze mną nie chce rozmawiać po polsku, albo po śląsku, albo po angielsku. Nie, no po polsku rozmawiamy. Tak, będzie na Wilanowie. Czyli w Wilanowie. Małe biuro takie. Rozumiem, że szczęśliwie skromne. Będzie pan zarabiał parę razy lepiej niż minister. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Dżentelmeni je mają. Także tak. Kropka na di. Uśmiechnął się Witold Bańka. Dobrze, ma wielu sukcesów i no i czego? No, tego, żeby pan nie musiał właściwie na przykład Polaków dyskwalifikować. Powiem tak, no na pewno nie będzie litości, doping nie ma barw narodowych, jeśli będą oszuści z Polski, Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Azerbejdżanu, wszystkich będziemy wyrzucać. Jedno mnie zastanawia, jakim cudem piłkarze na dopingu, co oni biorą? Pewnie pan pytał o kwestię związaną oferę ostatnio w Pogoni Siedlce. No, wie pan, no. Tam to w ogóle, przepraszam. W Pogoni Siedlce piłkarze. Ja nigdy nie zrozumiem, dlaczego ktoś stosuje doping, no, ale trzeba nie karać i będziemy karać. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało. Naprawdę z całym szacunkiem dla Siedlec, ale no, na Boga się. Tam akurat śledztwo się jakby toczy, natomiast tam było podejrzenie o stosowanie wlewów dożylnych powyżej 100 ml są jakby zakazane. Co oni sobie wlewali do tych żył, przepraszam. Nieważne, zakazana jest metoda. Jakby nienaturalna metoda wspomagania organizmu, więc mogli sobie tam wodę wlewać tak naprawdę. Może mieli szczęk kościsk i podawali sobie piwo dożylnie. Nie mam pojęcia, natomiast metoda jest zakazana i jeśli to zostanie udowodnione, to poniosą konsekwencje. Proszę Państwa, jak Państwo sobie chcą coś wlać do żył, to do ust nie prosimy, nie dożylnie, bo inaczej będziecie zdyskwalifikowani i nie będzie z Was powyżej 100 ml. Nie będzie z Was pożytku na olimpiadzie po prostu. No. Także ja bardzo proszę, pilnujcie się, drodzy Państwo. Panie ministrze, dziękuję serdecznie bardzo za rozmowę. Dziękuję. Panie Mścińsko, do widzenia Państwu.